Jest niedziela, a to oznacza, że mam dla was kolejny film z serii Nowego Porządku Świata. Dzisiaj bardzo interesujący odcinek, ponieważ będzie o czterech jeźdźcach apokalipsy. Czterej jeźdźcy apokalipsy. Odliczanie już się rozpoczęło. Szósty rozdział apokalipsy świętego Jana Nowego Testamentu brzmi tak. Gdy baranek otworzył pierwszą z siedmiu pieczęci, usłyszałem pierwsze z czterech zwierząt, mówiące jakby głosem gromu. Przyjdź. I ujrzałem. Oto biały koń, a siedzący na nim miał łuk i dano mu wieniec. I wyruszył jako zwycięzca, by jeszcze zwyciężać. A gdy otworzył pieczęć drugą, usłyszałem drugie zwierzę mówiące przyjdź. I wyszedł inny koń, barwy ognia, a siedzącemu na nim dano odebrać ziemi pokój, by się wzajemnie ludzie zabijali i by dano mu wielki miecz. A gdy otworzył pieczęć trzecią, usłyszałem trzecie zwierzę, mówiące przyjdź. I ujrzałem. A oto czarny koń, a siedzący na nim miał w ręce wagę. I usłyszałem jakby głos pośrodku czterech zwierząt, mówiący kwarta pszenicy za denara i trzy kwarty jęczmienia za denara, a nie krzywdź oliwy i wina. A gdy otworzył pieczęć czwartą, usłyszałem głos czwartego zwierzęcia mówiącego przyjdź i ujrzałem. Oto koń, trupio blady, a imię siedzącego na nim śmierć. Otchłań mu towarzyszyła i dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, by zabijali mieczem i głodem, i morem, i przez dzikie zwierzęta. Tych czterech jeźdźców przynosi pierwszy podbój, drugi zarazem i wojnę, trzeci głód i nędzę, a czwarty śmierć. Podbój, wojna, głód i śmierć mają siać spustoszenie, gdzie każdy z nich ma wybić jedną czwartą ziemi. Globaliści są na etapie wprowadzania nowych, ogromnych zmian, przejmując władzę poprzez instytucje światowe, które odbiorą suwerenność państw. Jeden rząd światowy i jeden system zarządzania światem. Dlatego jest to bardzo możliwe. Ludzie pozwolili się stłamsić, zatracając własny instynkt do samoobrony. Nie wyczuwają już zagrożenia. Zarządcy świata manipulują sposobem naszego myślenia. Mniej więcej przez ostatnie 20 lat, poprzez technologię, telefony i internet, zbierane były o nas dane. O naszych preferencjach, zainteresowaniach, problemach, danych osobowych itd. A dzięki portalom społecznościowym daliśmy się poznać z każdej strony. Dziś najcenniejszą rzeczą nie jest złoto, ale posiadana informacja. Internet, telewizja atakuje nas ciągle nowymi treściami, stosując psychomanipulację. Jesteśmy w erze upadku, pieniądze tracą na wartości, ekonomia się rozsypuje, a globaliści zacierają ręce. Jak myślicie, jak w Rzymie odwracano uwagę ludu od złych czynów, by tłamsić zamieszki? Organizowano wielkie widowiska z udziałem wielu gladiatorów, by zabawiać tłumy. Teraz dają nam inne rozrywki jak telewizja, Netflix, internet, w którym można znaleźć dosłownie wszystko. Społeczeństwo, żeby dobrze funkcjonować, potrzebuje moralności. Wiedziano to już za czasów przed Chrystusem. Jeśli jest moralność, jest zgoda i jedność ludzi. A to zagraża wielkiej elicie światowej. I co robią? Karmią nas i psują od wewnątrz poprzez niepohamowaną konsumpcję. Totalną demoralizację. Społeczność bez moralności gnije i dąży do samozagłady. Ogromna rzesza ludzi żyje w sposób, że nic ich nie obchodzi. Nie rozumieją, że jako gatunek ludzki jesteśmy jak jeden organizm i oddziałujemy wzajemnie na siebie, jako istoty energetyczne i najważniejsze jest, by to oddziaływanie było pozytywne. Obserwujmy przyrodę. Widzimy, jak poszczególne gatunki funkcjonują, jak na przykład ptactwo, ławice ryb. Razem mają największą szansę na przetrwanie. Ludzi celowo się skłóca, dając im powody do nienawiści, sądzenia innych.
karmi się nas treściami powodującymi agresję. W telewizji nie ma nic pozytywnego. Widzimy tam samą przemoc, obrazę, demoralizację itd. Przyzwyczaili ludzi do bardzo negatywnych treści i obrazów. Rzeczy, które w normalnym stanie nie byłyby do przyjęcia, teraz są akceptowalne przez społeczeństwo. Mechanizm ludzki pozwala na przystosowanie się do każdych warunków. Dlatego łatwo jest sterować ludźmi. Za wygodę są w stanie poświęcić swoją wolność i w to, co do tej pory wierzyli. Świat jest na etapie testowania. Ile jesteśmy w stanie znieść? Są szybkie, celowo wprowadzane zmiany, bez których nie może powstać nic nowego. Strategia rządzących – stworzyć problem i dać rozwiązanie, ale na ich warunkach. Tworzą nam taki świat i rzeczywistość, jaką chcą, poprzez uśpienie społeczne, dyrygując nami jak marionetkami. Pierwszy jeździec apokalipsy – podbój, można tutaj mieć na myśli podbój bezpośredni, ale i cichy, którego nie zauważamy. Jak tworzenie rządu światowego i podbój ludzkiego umysłu. Następny jeździec apokalipsy – zaraza i wojna. Zafundowali nam sztucznie stworzonego C-19, a dzięki sztucznej inteligencji byli w stanie na poziomie światowym zarządzać mediami, podając wszędzie te same treści i propagując oderwanie od rzeczy normalnych, programując tym samym ludzi. W Chinach, w niektórych prowincjach ludzie są całkowicie zamknięci, dostają racje żywnościowe. Kto wie, jaki to eksperyment, testowanie ludzi. Ile są w stanie znieść przez racjonowanie żywności i zamknięcie, jak w więzieniu. Konflikty zbrojne tworzone są na całym świecie. Po II wojnie światowej konflikty zbrojne w różnych częściach świata często były formą zastępczej rywalizacji między Stanami Zjednoczonymi i Związkiem Radzieckim. Wojny toczono lokalnie, ale supermocarstwa wspierały wybrane przez siebie strony konfliktu, dostarczając doradców broń, materiały wojenne i poparcie polityczne. W obecnych wojnach nie przestrzega się praw wojny, które przewidują ochronę ludności cywilnej, pomoc rannym i zapewnienie godnego traktowania tym, którzy dostali się do niewoli. Nikogo nie obchodziły wojny w Syrii i Jemenie, gdzie ginęły dzieci, a kraj był zrównany z ziemią. Warto chyba przytoczyć sytuację z 1994 roku. Może niektórzy słyszeli o tym, kiedy zestrzelono samolot z prezydentem Ruandy na pokładzie. O zamach oskarżono lud Tutsi. Za pieniądze rządowe sprowadzono z zagranicy całe kontenery maczet. Zaczęła się rzeź, której przyglądał się cały świat bezczynnie. Wtedy Hutu zabili około 1 000 000 Tutsi. Przez 100 dni zażynali po 10 tysięcy osób dziennie. Robiono to na oczach całego świata, gdy w Ruandzie przybywały kontyngenty wojsk ONZ, które miały za zadanie stabilizować napiętą sytuację. Rządy krajów Unii Europejskiej oraz USA wiedziały dokładnie o planowanej eksterminacji ludzi. Jednak żaden z żołnierzy organizacji, która miała bronić pokoju, nie zrobił nic, gdy trwało ludobójstwo w Ruandzie. Polacy też wtedy służyli w ONZ, ale mieli rozkaz nie robić nic, póki nie otrzymają zgody do działania. Teraz mamy do czynienia z owczym pędem miłości do Ukrainy. Nagły zwrot i cały świat żyje Ukrainą. Dlaczego? Bo oni tak chcą. Globaliści, którzy mają w tym ukryte cele. Wywołanie konfliktu, a do tego na siłę w konflikt pcha się Polska. Ofiarami tego wszystkiego zawsze są zwykli ludzie. Jeśli ludzie nie zrozumieją, że wszyscy mamy wspólnego wroga, który chce nas kłócić, nie będziemy mieć siły przebicia, by powstrzymać globalną machinę zniewolenia ludzkości. Bo wszystko, co robią, tworzą naszymi rękoma. Musimy mówić jednym głosem. Plan relokacji gości idzie z pełnym powodzeniem. Przy udziale rządu i finansów, by nie opłacało im się wracać. Cała otoczka, by czuli się dobrze. Wszędzie flagi, język, usługi, finansowanie. Jesteśmy w epoce całkowitej kontroli umysłu i uśpienia. Co możemy zrobić? Podnosić swoją świadomość. Obudzić się z letargu. Jednoczyć się. Jesteśmy dla nich zasobami ludzkimi. Jak to brzmi? Jak zwierzęta do pracy, którego czas użytkowania się kończy i będziemy niepotrzebni. Teraz najważniejsza jest nasza świadomość, bo na tej wojnie zbudowany może zostać kryzys żywnościowy, co już powoli obserwujemy.
Trzeci jeździec apokalipsy, Woody Nędza. W dzisiejszych czasach to żaden problem kontrolować łańcuchy dostaw i dystrybucji do sklepów, kiedy praktycznie wszystko uzależnione jest od tych samych firm. Przez ogromne ceny nawozów, energii i paliw, produkcja żywności przez indywidualnych rolników staje się nieopłacalna. Kraje, które dostarczały zboża, są w konflikcie. Chiny robią zapasy, a w Polsce sprzedawano zboża na potęgę. Opróżniano magazyny. Ludzie uzależnieni są od sklepów wielkopowierzchniowych. Co zrobimy, jeśli te sklepy nagle zostaną zamknięte? Dziś nie mamy nawet wpływu na jakość żywności w sklepach, mimo że wiemy o dodatkach rakotwórczych i że glifosat trafia na nasze talerze. Nie mamy dlatego, że na to pozwalamy i nie wymuszamy na rządzących zakazu stosowania tych środków. Ludzie są wygodni i nie chcą się mieszać, a powoli umieramy przez żywność, powietrze, farmaceutyki, zarazy i wojny. Programowanie i manipulacja odebrała życie wielu młodym ludziom przez samobójstwa. Cztery jeźdźce apokalipsy nie przychodzą po kolei w różnym czasie. W czasach globalizmu jest to tworzone w jednym czasie i naprzemiennie, by wywoływać tak zwane hiperkonflikty, czyli wielkie konflikty, do osiągnięcia jednego celu, NWO i kontroli człowieka. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do usłyszenia.